Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj zrobiłem naprawdę ogromny trade w Pet Simulator X. Jak już pewnie widzieliście po tytule i po miniaturce, sprzedałem swojego Titanic Jolly Cata. Za chwilę wam oczywiście pokażę ofertę trade, którą za niego dostałem i na którą się zgodziłem. No i pewnie teraz dużo osób zapyta: Pedro, dlaczego ty to zrobiłeś? A mianowicie troszeczkę zacząłem obawiać się o jego cenę, ponieważ coraz to więcej tych Titanic Jolly Catów tak naprawdę zaczęło się pojawiać, a jeżeli presto doda kolejnego Titanica, to jego cena jeszcze spadnie. Ponieważ wiecie, ta cena jest naprawdę tak ogromna ze względu na to, że nie ma drugiego Titanica na razie w Pet Simulator X. Podkreślam słowo na razie. No to teraz pokazuję wam ofertę, jak się za niego wymieniłem i teraz wy, widzowie, musicie określić, czy by się to opłacało, czy by się to nie opłacało. No i niestety, widzowie, pozbywam się swojego Titanic Jolly Cata. Tutaj jest oczywiście jego tradzik. Tutaj dostajemy 4 huge katy w wersji OG. Oczywiście żaden nie jest exploit, żaden nie jest kopiowany, a dodatkowo mamy jeszcze takie oto adsy w postaci około 26 tegemów i jeszcze dodatkowo 300 BGM-ów, to napiszcie w komentarzu, czy worth, czy nie. Jestem ciekawy waszego zdania, ale ja go starałem się naprawdę długi okres czasu wymienić, no i nie udało mi się jakoś mega, ale to mega szybko. Dlatego teraz, proszę bardzo, mamy te huge wymienione. Ja już Titanica nie mam w swoim składzie, ale za to mam inne pety. Na pewno zaczynając, byłem na duży minus, ze względu na to, że po prostu, widzowie, zaczynałem z 4 huge katami, a teraz posiadam aż 5 tych huge katów. I tutaj jest mała ciekawostka: huge kata 2389 miałem już kiedyś w swojej kolekcji, ponieważ jest to mojego widza Pedrixa. Więc to też był taki argument do tego, żeby sobie po prostu za to wymienić. No a dodatkowo, oprócz tego, że zarobiłem na tym jednego huge kata, to jeszcze te wszystkie adsy, oprócz oczywiście huge blue balona, są tak naprawdę moim dodatkiem, za którego postaram się coś tam innego kupić. Może mi się jakiegoś huge kata uda jeszcze wyrwać? Mam taką nadzieję, tak szczerze. No i aktualnie na ekranie mamy tak naprawdę pety, za które się wytradowałem i jeszcze dodatkowo, jak widzicie, na moim koncie pojawiło się 300 miliardów. W sumie kupiłem to od Polaka i jak widzicie, wszystkie te pety są sygnowane nickiem Mendiego. Ja i tak jestem za to zadowolony, ponieważ zrobiłem to jakby 2 huge katy na tym tradzie. No i jeszcze wy mieliście naprawdę mega, ale to mega świetny content. A dzisiaj za darmo mogę się z wami podzielić i rozdam wam huge hell rocka w wersji golden, ale to byście oglądacie odcinek do samego końca, no i jest on jeszcze podpisany. A dzisiaj pójdziemy na Trading Plaza i zobaczymy, co mi ludzie za niego zaoferują. Ja już się tak naprawdę nie mogę doczekać, aż do banku zostanie wprowadzony po raz kolejny collect interest, ponieważ gemy wtedy trochę stracą na wartości. Mamy tutaj huge Santa Monkey w wersji golden i tutaj mamy napisane hi, dlatego ja z nim teraz chwilę popiszę. Następnie mamy Panią Świętą Mikołaj w wersji golden i jako ciekawostkę za tego peta mogę wam powiedzieć, że no niestety on jest aktualnie mega, ale to mega mało warty, ponieważ ma go prawie 25 tysięcy osób. On chce w zamian Rainbow Huge Hacked Kata, który aktualnie jest warty prawie 2 tegemów i jeszcze co. Ale podejrzewam, że do końca eventu spadnie tak naprawdę cena tej Pani Świętej Mikołaj, dlatego ja ją skanceluję. Ole, tutaj koleś ma kozacki team, a raczej gościuwa. Wow, kozacko. Kurczę, jeżeli chodzi o to Trading Plaza, tutaj są naprawdę nie za fajne trady, dlatego trzeba chyba szukać na Discordzie Big Gamesa. Tutaj dostaliśmy jakiegoś huge Crystal Doga w wersji golden, a dodatkowo 67 miliardów gemów i naprawdę sporo ekskluzywów. Tylko co on będzie za to chciał? Mam mu za to zaoferować, zastanówmy się. Tak szczerze, jakoś mega nie potrzebuję tego huge Crystal Doga, dlatego tutaj zaoferuję tylko i wyłącznie huge Hacked Cata, który jest warty całe 2 tegemów. No i kliknę ready, mam nadzieję, że nie zaakceptuje tego, ponieważ to i tak nie jest dla niego jakoś mega dobra owka. Okej, okay, no nie udało się tego zrobić, no cóż, trudno, ale jakoś mi nie zależało mega, ale to mega mocno na tym pacie, dlatego dałem trochę zaniżoną, o kurczę, huge skeleto. Problem tego huge skeletona jest taki, że jest warty prawie 40 tegemów, jeżeli chodzi o Cosmic Value, już tylko tak go ciężko sprzedać. Pomimo, że jest warty 37,5 tegemów, no to tak naprawdę ludzie mi go chcieli zaoferować ze zwykłego huge kata, więc to potwierdza, jak tego peta jest ciężko sprzedać. Tak szczerze, to nawet nie chcę go kupić, bo to po prostu potem go nie sprzedam i się zostanę w takim miejscu, gdzie mam peta za 40 tegemów, to i go po prostu do nikomu nie będę mógł oddać. Ja wiem, że ja mega, ale to mega mocno wybrzydzam na tych tradach, ale ja po prostu nie chcę na nich tracić, widzowie, no nie, no nie każdego trada się po prostu przyjmuje. Tutaj też mam jakieś 4 ekskluzywy i huge hell rocka w wersji rainbow, tylko że to jest totalnie, ale to totalnie niepotrzebne i nie miałbym za to oferty. Mamy Astrę, tak samo jest, widzowie, aktualnie z ekskluzywami, no naprawdę, no nie opłaca się ich kupować, jest to tak mega, ale to mega ciężko sprzedać. Więc taka moja porada na temat handlu, no mianowicie nie kupujcie tych mega, ale to mega drogich huge katów rainbow oraz nie kupujcie ekskluzywu. Mamy tutaj huge Jolly Pingwiny i huge Jolly Pingwiny najwięcej, a tak naprawdę osób, które je kupuje, to są osoby, które sprzedają potem pety za prawdziwe pieniądze, więc ich tak naprawdę nie kupię, ponieważ ich cena nadal spada w dół. Ale on chce za nie gemy, 130 bay, teraz zastanówmy się. Nie, no nie opłaca mi się to, ponieważ za 150 begemów mamy tak naprawdę peta, który jest warty 2.1, więc to jest dla mnie trade nieopłacalny. Bo te pety są teraz warte tak naprawdę 1.2,
1,1 te gemów, to to dlatego, no niestety, ale no nie. 600 miliardów gemów, ej, naprawdę bardzo dużo, tylko pytanie, co on za to będzie chciał? Kurde, chcę ofertę, no nie, no jeżeli ktoś do mnie przychodzi z ofertą, no to niestety nie wymieniam, dlatego kanceluję, ale zobaczcie, widzowie, na to, że tutaj koleś ma dwa huge katy, może mi się uda od niego to kupić? Mamy złotą Santa Monkey, no i zobaczymy, co tutaj ziomek będzie za to chciał. Easter Cata, ej, to nie jest ta sama Trading Plaza, co ostatnio? Nie, no chyba nie. Dobrą chcę za to Easter Cata i huge hacked Cata w wersji Rainbow, dlatego już na pewno się za to nie wymienię, no nie? Huge Orange Balloon w wersji Rainbow, co on za to będzie chciał? Mamy jeszcze Huge Doga w wersji Golden, Huge Cyborg Capybara w wersji Golden. Kurczę, tak szczerze nie rozumiem, dlaczego te Orange Balony, tak naprawdę wszystkie balony w wersji Rainbow są aż takie drogie. Bo w sumie da się je wydrupić w wersji Rainbow ze zwykłego jajka, to o co tu chodzi? Koleś się mnie pyta o ofertę i pewnie będzie chciał coś w okolicach Huge Cata, ponieważ tutaj na pewno uzbieramy 25 te value, ale no ja niestety nie potrzebuję tych zwierzaków. Kurde, on ten Weasel kusi swoimi Huge Catami, no. No i widzicie, tu raz po raz kolejny mamy tym razem zielonego balona w wersji Rainbow i on serio jest warty koło tych 18 te gemu. I on chce za to Huge Cata, no Huge Cata niestety za to na pewno nie dam, dlatego podziękuję i odpuszczę. Ale tutaj już oferty były naprawdę bardzo, tu bardzo fajne, bo że popatrzmy, może coś jest za gemy. 120 bez za Panią Świętym Mikołaj, no to na pewno nie zapłacę. Kurczę, dobra, na tej Trading Plazie są naprawdę mega, ale to mega drogie te Huge Caty. No i nadal mnie to denerwuje, dlaczego ta skrzynka nie działa, no nie da się tutaj nic odebrać. Kolejna Trading Plaza, kolejne jakieś oferty, tutaj co my tutaj mamy ciekawego? Okej, mamy, o kurde, jakie tutaj są ceny. Ej, nie, no dobra, tutaj ktoś serio przesadził z tymi cenami, no tak nie może być. Mamy tutaj Huge Skeletona i mamy jeszcze Huge Mr. Klaus, ale za to, no to też nie będę jakoś mega szczególnie oferował. Dobra, widzowie, dwie minuty tak naprawdę po tym, jak zakończyłem nagrywanie, pojawiła się oferta, żeby sprzedać swoje 4 Huge Caty, oczywiście OG za Titanic Jolly Cata, dlatego co, no zróbmy to, no nie, no zróbmy to, zobaczymy, co się stanie. Oczywiście wysyłamy za 4 OG Huge Caty, mamy Titanica po raz kolejny, czyli zarobiłem na tym tradzie. A co zarobiłem na tym tradzie? Mianowicie zarobiłem na tym tradzie 300 B gemów, a dodatkowo załatwiłem tyle tutaj Huge, które aktualnie widzicie na ekranie, więc naprawdę mega, ale to mega spoko. Więc to jest mój profit z takiego jednego obrócenia tymi petami, no ale teraz oczywiście muszę sprzedać takiego Titanica, może chce go ktoś kupić? Kurde, szkoda, że takie rzeczy dzieją się naprawdę poza odcinkiem, ale gwarantuję wam, że to było może 2, 3, no maksymalnie 5 minut od wyłączenia nagrywania. Ja mam serio pecha. Zauważyłem, że na odcinku jest naprawdę mega, ale to mega ciężko dostać jakąś fajną ofertę, a żeby wygrać za darmo Huge Hele Rocka w wersji Golden z podpisem Mendiego, wystarczy, że stawicie suba z dzwonem, łapkę w górę, a w komentarzu napiszecie słowo konkurs oraz wasznik z Robloxa. Rozdam wam tego peta, jak już te nieszczęsne skrzynki mailowe będą tak naprawdę działały, ponieważ dzięki temu będę mógł wam szybko i prosto wysłać te nagrody. No to ja wam, widzowie, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście odcinek z następnych tradeów pojawi się za niedługo, ponieważ ostatnio się naprawdę mega dużo traduje. W opisie macie link do Discorda. Dzięki, trzymajcie się, siemano, yo, pa, pa.